Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie na kanale Wykorkowani. Od razu możecie napisać w komentarzach, jak wam poszedł egzamin. Bardziej mi zależy na tym, jakie jest wasze odczucie, jaki wasz jest nastrój po egzaminach. Czy jesteście, nie wiem, rozczarowani tym, jak wam poszło, jakie były zadania? Czy może jednak się cieszycie? Nie widzę żadnych powodów, żeby się z czymkolwiek tam złościć, że coś wam nie wyszło, albo naprawdę w ogóle nie warto się nim przejmować, bo tak naprawdę to jest tylko papierek i jakiś tam procent, na ile napisaliście. W dzisiejszym filmie postanowiłem, że wam opowiem albo wam trochę pomogę wam się trochę zdecydować, co wybrać, czy liceum, technikum, czy zawodówkę. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was mogą mieć dylemat, co wybrać. Ja gdybym teraz stał przy takim wyborze, jakby moje myślenie i psychika od tamtego roku, kiedy się decydowałem na szkołę, przeszła duży upgrade, ponieważ totalnie inaczej myślę i to właśnie przez zdalne. Książki zmieniły mnie totalnie, serio. Przeczytałem dwie książki, które totalnie zmieniły moją głowę i inaczej na wszystko patrzę. Że to jest niesamowite, czytajcie książki. Jeżeli teraz ja bym stał przed wyborem i miałbym wybrać szkołę albo, nie wiem, zmienić, przenieść się do innej szkoły, to bym przeszedł do takiej, której jak najmniej muszę się uczyć. Są fajni ludzie, jest mało wymagająca szkoła i po prostu jak najmniej muszę chodzić do tej szkoły. W sensie chodzi mi pod takim względem, chodzi mi o to, żeby nie iść 5 lat jak na przykład do technikum, tylko na przykład 3 do zawodówki albo 4 jak do liceum, nie? Więc tym bym się kierował. Wiem, że pośród tych osób, które oglądają ten film, są osoby, na którym zależy na szkole, zależy im na ich edukacji, później zależy im na studiach i chcą, żeby liceum, szkoła średnia później dała im jakby większe możliwości pod względem później dostania się na uczelnię, ponieważ nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale no mi mówiono, że im do lepszej szkoły pójdziesz, do takiej, jakby to powiedzieć, im lepsza, co to znaczy? Do im wymagającej szkoły pójdziesz, do której się ciężej dostać, tym będziesz miał później, tym łatwiej będzie ci się dostać na studia. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, więc na początku bym się zastanowił, jakie są wasze może zainteresowania i pod jakim kierunkiem chcielibyście w przyszłości mieć zawód bądź kierować się w życiu. Jeżeli chcecie mieć od razu zawód zaraz po skończeniu szkoły, no to warto iść do zawodówki na tam mechanika, fryzjera, czy co tam jeszcze jest. Bo jest strasznie dużo tego, aż 50 kierunków, ale nie, pewnie nie każdy jest w każdej szkole, ale jest mega dużo tych kierunków. Jest informatyk, ekonomista, mechanik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik mechanik, kucharz, technik administracji, technik usług kosmetycznych, technik budownictwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego, sprzedawca, fryzjer, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik rolnik, technik elektronik, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik architektury, krajobrazu, technik elektryk, technik mechatronik, technik masażysta, technik agrobiznesu, murarz, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik obsługi turystycznej, cukiernik, stolarz, ślusarz, technik rachunkowości, ratownik medyczny, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, asystentka stomatologiczna, technik górnictwa podziemnego, technik geodeta, technik technologii żywności, technik ochrony środowiska, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technik organizacji reklamy, technik mechanizacji rolnictwa, technik teleinformatyk, dziekarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kelner, technik weterynarii. Także jak widzicie, idąc do zawodówki macie strasznie dużo tych możliwości rozwoju oraz macie od razu jakby po skończeniu szkoły pracę. Do zawodówki idzie się 3 lata i jest to... Do zawodówki idzie się pierwsze 3 lata i później, gdy skończycie te 3 lata, można iść kolejne 2 już kiedy jesteście dorośli i jakby wtedy po tych skończeniu tych już w sumie 5 lat piszecie maturę. Po zawodówce nie pisze się matury, tylko pisze się tak zwany egzamin zawodowy, także tutaj mój błąd. Więc gdybym miał na pewno zainteresowanie, które jakoś by się tutaj z tym jakby moje zainteresowania się razem z tymi kierunkami łączyły. Jeżeli macie jakieś zdolności, zainteresowanie, waszą pasję, która
którą odnajdziecie w tych kierunkach, warto udać się do zawodówki. Mówi się, że zawodówka to jest, wiecie, tam idą ci najgorsi, którzy mają najmniejsze stopnie, nigdy się nie uczą, nic nie umią, a moim zdaniem właśnie zawodówka jest takim miejscem, gdzie możecie rozwijać się w waszych zainteresowaniach. I to już od was zależy, co później zrobicie ze sobą po zakończeniu szkoły. Czy pójdziecie pracować na etacie i nie będziecie już wtedy rozwijać swoich umiejętności, tam nie wiem, mechanika, i będziecie pracować w jakichś tam warsztatach, czy będziecie starali się rozwijać, poszerzać swoją wiedzę na temat mechaniki, motoryzacji, i będziecie starać się otwierać jakiś swój własny warsztat. To już wszystko zależy od was, ile będziecie zarabiać później pieniędzy, jak rozwiniecie się w danym kierunku. Uważam, że to nie szkoła definiuje wasz poziom wiedzy, a to tak naprawdę tylko wy wiecie, ile czasu na coś poświęcacie, jak się w tym rozwijacie, i tylko wy wiecie, co wam będzie lepiej, czy będziecie pracowali całe życie na etacie, czy będziecie rozkręcać swoją biznes, firmę, czy tam korporację. To już od was zależy. Więc teraz przejdźmy do technikum. Do techników chodzi się 5 lat. Po technikum, po zdaniu egzaminu zawodowego, macie od razu zawód, więc technikum też zdajecie maturę i normalnie później możecie iść na studia, jeżeli chcecie. Więc różnica pomiędzy technikum, liceum a zawodówką jest taka, że w zawodówce nie macie matury, więc nie możecie iść na studia. Ale podobno ma się to zmienić i będą tak zwane szkoły branżowe, po których już będziecie mogli iść na studia, ale nie wiem, kiedy to będzie. Więc do liceum idziecie 4 lata, no i w liceum musicie wybrać swój profil. Te profile są, troszkę się różnią w różnych szkołach, ponieważ no, nie w każdej jest taki sam jakby zestaw tych rozszerzonych przedmiotów. Więc dobra, mam tutaj kierunki z mojej szkoły i jest tak. Biologia, chemia, angielski, biologia, chemia, matematyka, matematyka, geografia, angielski, czyli na tym, co ja jestem, matematyka, fizyka i angielski, matematyka, fizyka i angielski, matematyka, fizyka, informatyka, język polski, historia i angielski. Język polski, wiedza o społeczeństwie i angielski, także na pewno nie macie takich dużych wyborów, jak to jest w zawodówce, więc wymieniłem wam teraz, jak to wygląda, i więc teraz pytanie. Ja bym się kierował tutaj, więc wybrałbym liceum wtedy, kiedy lubicie chodzić do szkoły. Niekoniecznie chcecie nowych sposobów nauki, ponieważ idąc do technikum czy zawodówki, tam macie, szkolicie się w konkretnych jakby zawodach, więc na przykład macie praktyki, więc jeżeli pasuje wam ten stary schemat ze szkoły podstawowej, to znaczy uczycie się tylko przedmiotów i jest tylko ciężej, ponieważ macie jeszcze rozszerzone te przedmioty, i uczycie się na te przedmioty, więc kto tak lubi, to niech idzie do liceum. Więc czy mógłbym jeszcze jakoś polecić liceum pod jakimś względem? Więc nie chcę też tutaj za dużo zdradzać, ponieważ będę robił osobny film, jak wygląda liceum, z mojego doświadczenia po roku. Nie jest łatwo, wybierając liceum naprawdę musicie się liczyć na to, że te przedmioty to już nie będzie taki poziom, jak był w podstawówce. U mnie jest tak, że nie mam tak dobrych ocen, jak miałem w podstawówce. I może miałbym dobre oceny, gdybym się uczył, ale ja też nie lubię szkoły, dlatego robię, żeby jak najmniej się przy tym narobić. Zawsze szukam najłatwiejszych rozwiązań w szkole, żeby po prostu to zrobić i mieć z głowy, i przeważnie też kombinuję. Dla mnie szkoła jest takim trochę obciążeniem. Kurczę, strasznie się zawiodłem na matematyce w tym roku. Totalnie nic nie wyniosłem. Jak w podstawówce matematyka była świetna. Nie wiem, po prostu sprawiała mi przyjemność rozwiązywanie zadań. Jak ostatnio robiłem te egzaminy, to serio fajnie, po prostu lubię rozwiązywać matematykę, która była kiedyś. I ta matematyka, która jest teraz, którą mam teraz w liceum, nie przepadam, nie widzę sensu w uczeniu się takiej matematyki. Mnie to nie jara, nie mam w ogóle, nic mnie nie motywuje do tego, żeby się uczyć tej matematyki w szkole średniej. Ale o tym jeszcze będę opowiadał, bo tutaj kurczę za chwilę zdradzę, bo to jest jakby temat na inny film, jak to u mnie wygląda. Ale więc do liceum bym poszedł tylko wtedy, kiedy lubicie ten stary schemat nauki, czyli uczenie się na przedmioty i po prostu zdawanie kartkówek i sprawdziany, czyli stary schemat, nie lubicie zmian, to wybrałbym liceum.
kurczę, tutaj troszkę mniej mam zdania o technikum i zawodówce, ponieważ nie wiem jak to wygląda. Jedynie co wiem, skąd mam wiedzę o tym, to z internetu. Technikum i zawodówka wydaje mi się, że jest takim spoko rozwiązaniem, jeżeli wiecie już konkretnie co chcecie robić. W sensie konkretnie co chcecie robić. W sensie jeżeli macie ogólnie jakieś zainteresowanie, jakąś pasję, to możecie ją bardzo, możecie ją znaleźć właśnie w technikum czy zawodówce, na tych kierunkach. Więc jeżeli macie konkretnie jakieś zainteresowanie, jakieś pasje, na przykład interesuje was informatyka, programowanie, bądź logistyka, budownictwo, jakiś kucharz, cukiernik, rolnik, to wybrałbym wtedy technikum bądź też zawodówkę. Nie, w ogóle nie sugerowałbym się tym, że nie wiem, tam w zawodówce czy w technikum, liceum jest trudniej czy łatwiej, ponieważ to zależy bardzo od szkoły i od nauczycieli, więc jeżeli już wybieracie jakąś szkołę pod względem tym, czy będzie dużo nauki czy nie, czy ona jest wymagająca ta szkoła, czy może troszkę jest luźniej, to wtedy bym zrobił research w internecie, popytał się ludzi, którzy też chodzą do tej szkoły. Choć też nie bardzo sugerowałbym się opiniami, ponieważ nie sugeruję się jakoś za bardzo, ponieważ jestem zdania, żeby też jakoś nie sugerować się opiniami innych, ponieważ każdy jest inny, każdy jakby inaczej myśli i różnie odbieramy te nasze odczucia. Także jestem zdania, że żeby dowiedzieć się jak to jest, jak ta szkoła wygląda, czy jak to jest, musicie tam iść i tego doświadczyć i wrzucić się w nurt tej szkoły. Także jeżeli was, nie wiem, rodzice namawiają, że macie iść do liceum, a na przykład, nie wiem, kręci was jakiś kierunek w technikum, w jakiejś szkole, to idźcie do tego technikum, zobaczycie czy jest fajnie, czy klasa wam odpowiada. I jeżeli nie będzie, to szukacie innych szkół, możecie się zawsze przenieść. Możecie się zawsze przenieść, z tym nie ma problemu. Jeśli chodzi jeszcze o ludzi, ponieważ są też, nie wiem czy są takie stereotypy, że tam, nie wiem, w liceum są gorsi ludzie bądź lepsi, czy tam w zawodówce są gorsi bądź lepsi ludzie. To też zależy od szkoły jak traficie, to jest tylko losowość. Kogo dostaniecie, tak naprawdę nie jesteście w stanie za bardzo przewidzieć tego, jacy będą ludzie w waszej szkole, w waszej klasie, ponieważ jeżeli jest to jakieś miasto, no to ci ludzie składą się z różnych miast, wsi i nie jesteście w stanie jakoś tego, nie jesteście jakoś w stanie tego przewidzieć. I teraz jeszcze chciałem poruszyć temat, czy warto iść, ponieważ ja stałem przed takim wyborem, czy warto iść ze znajomymi do szkoły, do której oni idą, czy wybrać do szkoły, do której wy kiedyś chcieliście iść, ale tam nikt nie idzie i idziecie sami, nie? Totalnie nikogo nie znacie, idziecie tam do tej szkoły i jakby doświadczacie, jakby nie wiecie, co tam będzie w ogóle. Co wybrać, jaką szkołę, jaki kierunek, to tak naprawdę poszedłbym do tej klasy, do tej szkoły, w której są fajni ludzie, ponieważ tak naprawdę ja jestem osobą, która nie przepada za nauką i tak naprawdę tylko chodzę do szkoły, sprawia mi przyjemność relacje z ludźmi, z moimi ziomkami, także tym tylko bym się sugerował. Jeżeli nie lubicie szkoły, nie lubicie nauki, nie wiecie gdzie iść, sugerowałbym się tylko ludźmi. I jeżeli jesteście osobami ambitnymi, które chcą rozwijać się, które lubią szkołę, lubią się uczyć, lubią i chcą iść na studia i pracować pracy na etacie, to poszedłbym po prostu do, myślę, że dobrego liceum. Więc jeżeli też jesteście osobami, które nie lubią szkoły tak jak ja, jakoś niekoniecznie wiedzą, czy chcą iść na studia, czy pójdą, czy nie, ale za to nie mają chęci do nie mają chęci do rozwoju, nie mają w ogóle pasji, nie wiedzą co chcą robić, to poszedłbym do szkoły. To jest bardzo ciężka sytuacja, ponieważ
Ja bym nie wiedział w sumie co robić. Jeżeli nie wiecie co robić, to naprawdę nie wiecie jaką szkołę wybrać. Ja bym to rozwiązał tak. Próbowałbym na miejscu tej osoby, która nie wie co robić, różnych szkół. Na miejscu tej osoby znalazłbym pasje i rzeczy, które mi się podobają, które chciałbym rozwijać. Wtedy tak naprawdę, wtedy jeżeli znajdziecie swoje jakieś zainteresowanie bądź pasje, bądź coś co was interesuje, wtedy bym wybrał tą szkołę, do której, która wam jak najbardziej odpowiada. A jeżeli właśnie wcześniej nie wiecie co robić, to po prostu bym eksperymentował ze szkołami. Przenosiłbym się, nieważne czy tam wam mówią w rodzinie, czy co ty robisz, albo znajomi wam mówią co ty robisz, czemu się tak przenosisz, nie umiesz. To po prostu bym się nie słuchał i eksperymentował. A jeżeli jesteście osobami, które nie lubią szkoły, nie koniecznie wiedzą, czy chcą iść na studia, ale za to mają swoje zainteresowania, mają pasję, wiedzą co chcą robić i gdzieś mają wizualizację swojej przyszłości, jak ich przyszłość będzie wyglądać, to wybrałbym szkołę, w której jak najmniej się narobicie, będziecie mieli jak najwięcej czasu na swoje pasje i zainteresowania. I szkołę, w której są fajni ludzie, bo to też jest, jeżeli nie lubicie szkoły, to ci ludzie, których lubicie, was będą ratować i tak naprawdę będą powodować, że w jakimś tam stopniu może umilą wam ten czas spędzony w szkole. Chociaż jeżeli nie lubicie szkoły i nie macie tam jakichś fajnych ludzi, to bym zmienił szkołę i bym szukał tam, gdzie są fajni ludzie. A jeżeli już naprawdę nic nie znajdziecie, to po prostu uczyłbym się na tych lekcjach rzeczy, których was interesują. Ja robię coś takiego, że biorę do szkoły sobie książki, biorę magazyny Forbesa, czyli takie magazyny o przedsiębiorcach, i biorę sobie też słuchawki i telefon i słucham podcastów i tak naprawdę praktycznie 6 godzin czy tam 8 godzin w szkole praktycznie mam cały czas słuchawki na głowie i w ogóle przesłuchałem ostatnio przez ostatni tydzień przesłuchałem w ogóle 30 godzin podcastów, co jest niezłym wynikiem i wiecie, ja wracałem ze szkoły i mówię wow, żyłem tymi podcastami na tych lekcjach, żyłem tymi książkami, przychodziłem do domu i ja myślałem tylko, niektórzy ludzie fajnie poprowadzili swoje życie i że ja też tak chciałbym zrobić. Takie jest moje rozwiązanie. Czytacie książki na przerwach, jeżeli nie koniecznie na lekcjach, ponieważ to nie jest zbyt legalne, żeby czytać na lekcjach i tam słuchać podcastów, ale róbcie, starajcie się jak najbardziej umilić ten wasz czas w szkole, żeby go nie zmarnować, ponieważ ja uważam, że trochę ten czas w szkole jednak marnujemy. To jest koniec tego filmu. Podejrzewam, że ten film był bardzo długi, ale dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić filmów oraz live'ów. Trzymajcie się do kolejnego filmu już za tydzień. Trzymajcie się i cześć.